Kwota wolna od podatku w Polsce na dzień dzisiejszy to kwota 3091 zł. Proszę Państwa, 3091 zł w skali roku. Proszę sobie wyobrazić, że w skali miesiąca to jest 257 zł. Powyżej tej kwoty, jeżeli obywatel zarabia, wchodzi w podatek. A próg dochodowy wyznaczający sferę ubóstwa to jest 540 zł. Więc jasno z tego wynika, że państwo nasze obarcza podatkami ludzi, którzy funkcjonują poniżej progu minimum egzystencji, na sferze zagrożenia biologicznego. W związku z tym propozycja OPZZ jest następująca. Podnieść kwotę wolną od podatku do około 10 tysięcy złotych. To jest więcej, aniżeli proponował ostatnio w Sejmie Twój Ruch. 12 razy 540 zł to jest ponad 6 tysięcy złotych kwota by wynosiła wtedy w skali roku. Chciałbym też poinformować Państwa, że kwota wolna od podatku w takich krajach jak Belgia to jest 36 tysięcy, Austria to jest podobna kwota w skali roku, a więc dziesięciokrotnie, a ponad dziesięciokrotnie jest to kwota wyższa, kiedy obywatel wchodzi w podatek. Dla mnie i myślę dla całego ruchu związkowego, ale i nie tylko, karygodnym jest, że państwo polskie ściąga podatek od ludzi, którzy żyją w permanentnym zagrożeniu życia biologicznego. Jest to sprawa nie do przyjęcia i w tej chwili bardzo się skupiamy nad tym, aby tę kwotę doprowadzić do poziomu normalnego, czy prawie normalnego, bo zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja będzie ciężka do przeprowadzenia. Myślę, że również propozycja Twojego ruchu nie znajdzie uznania u liberałów, którzy w sposób konsekwentny dążą do unicestwienia w dużej części społeczeństwa. Dziękuję uprzejmie.